Związali mi stopy i kazali mi iść do miejsca, gdzie znajdował się mój krzyż. Córko, nie mogłem tam podejść, bo związali mi stopy. Wtedy powalili mnie na ziemię i ciągnęli za włosy aż do mego krzyża. Moje cierpienie było nie do zniesienia. Skrawki mojego ciała, które zwisały po ubiczowaniu, zostały podrywane. Rozluźnili więzy na moich stopach i kopali mnie, abym wstał i wziął moje jarzmo na ramiona. Nie mogłem widzieć, gdzie znajdował się mój krzyż, ponieważ wbite do mojej głowy ciernie zalały moje oczy krwią groczącą mi po twarzy. Wtedy podnieśli mój krzyż, położyli go na moich ramionach i popchnęli mnie w stronę wyjścia. Ciąg dalszy opisu męki. Tutaj mamy więcej szczegółów niż w Piśmie Świętym. Relacjonuje to sam Jezus Chrystus, który był przy tym. To jest niesamowite. Z opisu z wczoraj i z dzisiaj można samemu wybrać sobie jakieś szczegóły, których nie ma w Piśmie Świętym. Na przykład jeden ze szczegółów to ciągnęli mnie za włosy. Moje cierpienie było nie do zniesienia.